Dzień dobry, witam serdecznie w drugim odcinku z cyklu Dark Souls Remaster na moim kanale. Dzisiaj zapoznamy się z Firelink Shrine'em. Tutaj dookoła zobaczymy, jak długo nam to zajmie. Być może pójdziemy sobie już trochę w dalszym kierunku. I nie będziemy pomijać dialogów, ponieważ szanujemy lore i posłuchamy, co wszyscy mają do powiedzenia. A na początku zaczniemy sobie od przedmiotu, który otrzymaliśmy za pokonanie demona w odcinku poprzednim. A mianowicie człowieczeństwo. Człowieczeństwo jest przedmiotem, który zgodnie z tym... Zaraz, czy możemy na przykład zrobić coś takiego jak przełącz widok? Tak jest. Rzadki czarny duszek pojawiający się na zwłokach. Użyj, żeby zyskać jeden punkt człowieczeństwa i przywrócić sobie dużą liczbę punktów życia. Ten czarny duszek jest nazywany człowieczeństwem, ale niewiele wiadomo o jego prawdziwej naturze. Skoro dusza jest źródłem całego życia, to czym innym może być człowieczeństwo? Taki jest opis człowieczeństwa. I to człowieczeństwo możemy sobie użyć. W lewym górnym rogu z 0-0 licznik przerzucił nam się na 0-1. I dzięki temu przy ognisku możemy sobie wykonać coś takiego, co nazywa się odwróć pustkę. I dzięki temu poświęcamy jeden punkt człowieczeństwa. Tak jest. I już mamy normalną mordkę, już nie jesteśmy zombie. W momencie, kiedy zginiemy, znowu się tym zombie staniemy, ale póki co możemy sobie tak zostawić. Zobaczymy, jak długo uda nam się pójść do przodu, żeby nie zginąć ani razu. Przy tym ognisku również, to jest nasze główne ognisko, o czym już też wspominałem poprzednio, możemy sobie robić inne ciekawe rzeczy. Możemy sobie zwiększyć poziom. Za zwiększanie tego poziomu płacimy duszami, tak jak można byłoby się domyślić. Możemy sobie dostroić naszą magię. Na start jako piromanta dostaliśmy kulę ognia i póki co nie mamy nic innego, więc nic innego sobie tu nie dostroimy. Mamy za to drugie miejsce, w które moglibyśmy coś wsadzić, ale no, tak jak wiem, nie mamy nic. Możemy też spróbować rozpalić to ognisko, ale do tego celu potrzebujemy człowieczeństwa, które właśnie zużyliśmy, więc rozpalić nie możemy. Rozpalenie ogniska spowoduje, że będziemy przy nim dostawać więcej butelek Estusa o 5. To ognisko na start jest rozpalone, tak jakby, więc mamy, nie wiem czy to widać, w dolnym lewym rogu 10 butelek Estusa. I cała krótka historia tego ogniska. Tu stoi jakaś waza, na przykład, którą możemy palnąć i rozbić i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić. Tu coś znowu leży błyszczącego, możemy to zabrać. No właśnie, leży jeszcze więcej człowieczeństwa i możemy to człowieczeństwo sobie zjadać. Im więcej tego człowieczeństwa mamy, tym tak naprawdę lepiej dla nas, chociaż nie polecam zjadać je tak, żeby podnosić ten licznik w lewym górnym rogu. Chociaż daje to lekki bonus do możliwości znalezienia nowych przedmiotów. Ale nie jest to naszym priorytetem. Zobaczmy teraz, co ma do powiedzenia ten gość. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land, the undead. No właśnie, czyli tutaj nasz przyjaciel nowy, no może nie jeszcze nie przyjaciel, wspomina o tym, że są dwa dzwony. Rycerz Oskar w odcinku poprzednim wspomniał po prostu o dzwonie. Natomiast tu się dowiadujemy, że są dwa, w które trzeba uderzyć i to będzie nasze zadanie na przyszłość, no ale ciągnijmy dalej. You want to hear more? Oh, that's all we need. Another inquisitive soul.
Well, listen carefully then. One of the bells is up above in the undead church, but the lift is broken. You'll have to climb the stairs up the ruins and access the undead bow through the waterway. The other bell is back down below the undead. Within the plague-infested Blight Town. But I'd die again before I step foot in that cesspool. No, tutaj między wierszami mamy ukryte przesłanie takie, że ten gość również jest nieumarłym. Bloody hell, what is it now? You ask too many questions. Nie, nie poddamy się. What now? I'm not up for chatting. Leave me alone. No dobra, nie to nie. To jest nasz przyjaciel, który sobie tutaj będzie siedział przez jakiś czas. Tutaj mamy schodki w dół. Możemy sobie nimi pójść. I na dole tych schodków znajduje się taka osoba zamknięta za kratą. Zagadajmy. Nie odpowiada, nie może mówić. Tak, to jest, jak ona się nazywa, strażniczka ognia, tego, który tam płonie na górze. I dzięki mocy strażniczki ognia możemy sobie wzmocnić butelkę Estusa, ale do tego jest potrzebny fragment duszy takiej strażniczki, którego obecnie nie mamy. Porozmawiać z nią sobie też nie możemy, ponieważ ona nie może mówić. Możemy sobie za to pamiętać o niej, że ona tu siedzi. I kiedyś, jak znajdziemy fragment duszy strażniczki, to sobie do niej wrócimy i ulepszymy naszą butelkę Estusa na plus 1. Co będzie się równało tym, że po prostu będzie ona zwracać więcej punktów życia. I tutaj znowu mamy możliwość zejścia w dół, rozbicia sobie tutaj ten, jakiegoś wazona. No i mamy tutaj taki mechanizm magiczny na łańcuchach. Jak sobie wejdziemy na środek, to się okaże, że to jest winda, która jedzie w dół. I ta winda wywiozła nas z Firelink Shrine'u do takiego miejsca, które tutaj z daleka wygląda bardzo ponuro i możecie mi wierzyć na słowo, że jest bardzo ponure. Możemy tutaj jeszcze zrobić kroczek naprzód. Wszystkie wazony warto rozbijać, bo czasami się zdarza, że wewnątrz takiego wazonu znajduje się prezent. O, tutaj na przykład znajduje się dusza nieznanego żołnierza, którą sobie chętnie przytulimy. Czemu nie? Tutaj na przykład nie znajduje się nic, tylko harczą jacyś nieumarli. No, temu możemy tutaj uderzyć parę razy i on sobie zginie. Coś tam dostaniemy, ale bez szału. Ruiny Nowego Londu. To jest to miejsce takie to ponure tam daleko, o którym mówiłem. Na razie tam nie idziemy, ponieważ jest to miejsce, no, jesteśmy zacięcy na razie. Zacięcy w barach, żeby tam iść. Ale warto o nim wspomnieć teraz i powiedzieć. No, come on. Dasz radę, you can do it. Możemy sobie za to porąbać kilka zombiaczków tutaj. Ten sobie modli się do wazona. No to już się nie modli. Tutaj mamy jeszcze więcej wazonów. Ale widzicie, wyszliśmy sobie stąd, a tu mamy inną wieżę. Jeżeli sobie podejdziemy do góry, to co? Zamknięte! Spoiler alert jest taki, że jeżeli jako pierwszy dar w trakcie tworzenia postaci wybralibyśmy główny klucz, to jest 99% szans, że te drzwiczki moglibyśmy otworzyć. I w ten sposób przeskoczyć bardzo duży... obszar, który w innym wypadku... Czy ty żyjesz, czy ty nie żyjesz? Dobra, nieważne, nie było pytania. Tutaj możemy sobie jeszcze zejść. Trzeba uważać, żeby nie spaść. Ponieważ tutaj siedzi znowu gość zamknięty za kratą. Can you believe it?
Rikard z Winheimu jest kowalem, kowalem, który będzie mógł pracować dla nas. Co to jest? Have you? Oh no. Don't worry. I've no intention of escape. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, not much to watch by myself. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in Venice. No właśnie. No i to jest pierwszy kowal, z jakim mamy do czynienia, nie ostatni, ani też nie najbardziej potężny, ale on ma możliwości wszystkie te, które ma każdy kowal. Może ulepszać broń, niestety nie mamy broni, którą w sensie może modyfikować wyposażenie, niestety nie mamy nic, co mógłby zmodyfikować. Może wzmacniać broń, do tego potrzebuje specjalnych zasobów, których też nie mamy. Może wzmacniać zbroję, sytuacja taka sama, może naprawiać naszą broń i to jest bardzo istotne, ponieważ nasza broń będzie wymagała napraw częstych, więc naprawimy sobie naszą siekierkę oraz może nam sprzedać. Może nam sprzedać, okazuje się, jakieś dwa podstawowe czary, którymi nie jestem zainteresowany, oraz może nam sprzedać katalizator do rzucania tych czarów. Gdybyśmy na początku wybrali klasę czarodzieja, to ten katalizator byśmy dostali zarówno z jednym z tych czarów. Możemy też sobie z nim porozmawiać. We're both cursed, both undead, but what's there really to moan about? No i to jest optymizm, który ja szanuję. Oczywiście, że nie ma na co narzekać. What is it? There's nothing to... We're both... No, to jest, by było wszystko. Keep your head on up. You really help break the monotony. No ja się nie dziwię, że tutaj jest monotonia, skoro mieszkasz na Gzymsie zamknięty za kratą. No ale jesteś optymistycznym gościem. Mówiłeś, żeby nie narzekać, to nie narzekamy. Bardzo istotne jest w tej grze, żeby robić opcje dialogowe do samego końca. Gadać z gośćmi tak długo, aż nie mają już nic nowego do powiedzenia. Oni sobie mogą narzekać, że nie chcesz gadać ten i inne rzeczy. Ale dopóki tylko mają coś do powiedzenia, to trzeba by z nimi gadać. Dobra, chciałem wykonać tutaj... O, tak jest! Rąbnąć go w plecy. Udało się. Ten jeszcze? Ale ich tu jest więcej, ja nie wiedziałem, że ich tu tylu jest. Może dwóch na raz się uda. No nie udało się. Ale was tu jest wielu, za każdego 20 dusz. Banku nie rozbije. Ale lepiej mieć niż nie mieć, tak? O, tutaj przypadkiem udało nam się wykonać tak zwany cios w plecy. I dostaliśmy Estok, ciekawą broń, którą za chwilę obejrzymy. Cios w plecy jest bardzo pożyteczną mechaniką, jeżeli ktoś gra na poważnie i chce dojść do czegoś bez niepotrzebnych frustracji, to ten cios w plecy będzie bardzo przydatny. My na pewno bardzo często będziemy te ciosy w plecy stosować. Rozbiliśmy dzbanek, z dzbanka wypadł trupek, a w trupku mamy przedmiot. Przedmiot, który jeszcze nam się nie przyda, ale w przyszłości będzie aż nadto przydatny, w przyszłości, kiedy pójdziemy tam, za ten mostek. Na razie tam nie wchodzimy, pozostawimy sobie całe to miejsce owiane aurą tajemnicy i kiedyś, kiedy do niego wrócimy, opowiemy sobie więcej o tym, co to za miejsce, kto tam mieszka, kto tam mieszkał i co tam można znaleźć i ogółem jak utrzymać się przy życiu, będąc w tym miejscu. Póki co musimy wziąć naszą windę do góry. Trzeba uważać, bo czasami gdybyśmy przyszli w to miejsce z drugiej strony, a nie przyjechali tą windą, to ta winda będzie na górze i wtedy wbiegniemy prosto w miejsce, gdzie to winna być powinna, a jej nie ma i wpadniemy w dziurę. A najgroźniejszym przeciwnikiem w całej tej grze, choć może jest to niepozorne, jest niestety grawitacja. I jeżeli zginiemy po raz pierwszy, to prawdopodobnie będzie to właśnie z winy grawitacji. No nic, idziemy sobie, nikomu nie przeszkadzający, piromanta, nie piroman, żeby nie było, tylko piromanta. Na wszelki wypadek sprawdźmy, czy nasz przyjaciel rycerzyk. Co znowu? Nie mam ochoty na pogawędki. No to czyli nic nowego nie ma do powiedzenia. I ja nie mam nic przeciwko. Tutaj cała kaplica. Firelink.
To będzie droga, którą obierzemy, kiedy skończymy zwiedzać sobie tą kaplicę. Na razie tylko rozglądamy się, czy nic tutaj ciekawego nie leży śmiesznego. Ponieważ ostatni raz w tą grę grałem dobrych parę lat temu. Dobrych bardzo parę lat temu, więc no nie pamiętam, co tutaj się znajduje. O, tutaj na przykład bomba zapalająca. Wiem, że są pochowane tutaj różne skarby i prawdopodobnie będę doświadczał swego rodzaju déjà vu i będzie mi się przypominało różne rzeczy. Na razie obejrzmy sobie to, co znaleźliśmy. Znaleźliśmy sobie bomby zapalające i chwilową klątwę. Dobra, zróbmy na razie chwilową klątwę. Kończyna ofiary klątwy. Tymczasowa klątwa umożliwia walkę z duchami. By walczyć z duchami, które są istotami przeklętymi, trzeba stać się przeklętym. Najbezpieczniejszym, choć strasznym sposobem jest odcięcie ręki umarłemu. Tak jest. Duchy na razie nie są dla nas zagrożeniem, ale kiedy będą, to będziemy pamiętać o tym, że mamy tą chwilową klątwę. Rzecz druga. Bomba zapalająca. Urna wypełniona czarnym prochem. Wybucha i zadaje obrażenia od ognia. Proste, nieskomplikowane, innymi słowy, taki granat wannabe. Dość silna broń dystansowa, szczególnie w sytuacjach wymagających użycia ognia, to cenny przedmiot na niskich poziomach. Wielu wojowników używa ich, aby poszerzyć wachlarz swoich strategii. To prawda. Nasz poziom jest niski, więc sobie te bomby spróbujemy jakoś zastosować, zaadaptować na naszych potrzeb. Czy myśmy dostali coś jeszcze? Nie wydaje mi się. No mamy te klucze, tak? Klucz do celi. W lochach tajemniczy rycerz, nie mówiąc ni słowa, wrzucił do celi trupa, przy którym znajdował się ten klucz. Kim był ten rycerz? Jaki miał cel? Być może odpowiedzi nie ma, ale trzeba iść naprzód. Na to pytanie już sobie odpowiedzieliśmy. Klucz do wschodniej części drugiego piętra azylu. Azyl nieumarłych to wielkie więzienie nieumarłych, poprzedzielane niezliczonymi żelaznymi kratami. Nawet gdyby jakiemuś nieumarłemu udało się uciec z celi, trudno byłoby mu wydostać się na zewnątrz. No nam jak widać udało się, ponieważ taki klucz otrzymaliśmy. No i mamy też duży klucz pielgrzyma, klucz do wewnętrznych drzwi głównego korytarza azylu nieumarłych. Duży klucz należący do wybranego nieumarłego pielgrzyma. Wybrany nieumarły pielgrzym, czyli ja. A ten wybrany nieumarły nie wie, co czeka go podczas tej pielgrzymki. Nie wie, ale wkrótce się przekona. Mamy kulę ognia i znaleźliśmy jeszcze estok. Rodzaj broni, miecz do pchnięć. Największy spośród mieczy do pchnięć. Potrafi przebić nawet ciężkie pancerze płytowe. Tak jest. Estok. Ciekawe, czy możemy sobie skorzystać z tego estoka. Zaraz, jak to się robiło. Przy obecnych statystykach nie możesz skutecznie władać tą bronią. Bardzo mi przykro z tego powodu. Aha, tutaj jest napisane, że mamy za mało zręczności, żeby skutecznie władać estokiem. No trudno, niestety. W takim razie wracamy do naszego toporka. Jeszcze się z nim trochę pobujamy. Tutaj natomiast możemy dodać sobie nasze bomby zapalające jako kolejny przedmiot i w ten sposób strzałką w dół możemy sobie przełączać pomiędzy butelkami Estusa a bombami. Kiedyś tam sobie z tych bomb skorzystamy. Na razie dalej tutaj zbadajmy sobie tereny. Firing Shrine, bo tutaj ktoś stoi. A kto ty jesteś? Koleżko? Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I prefer to keep a distance, if possible. Z nami? Kolego sympatyczny, ty sam stoisz. Ja tylko nikogo innego nie widzę oprócz ciebie. Jakimi nami? Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. No i dał nam pieniążek. Najpierw nam powiedział, żebyśmy sobie szli, a potem dał nam pieniążek i nas bardzo przeprosił, że tak powiedział. To ja bardzo dziękuję za ten pieniążek. You again? Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? No nie, jak najbardziej, oczywiście. Very well. Then first, a covenant with the gods. Przymierze, biała droga. Tutaj właśnie zostało nam zaoferowane... została nam zaoferowana możliwość dołączenia do tego przymierza. No na razie możemy się zgodzić, nie ma problemu. Na swojej drodze spotkamy kilka różnych przymierzy. No to akurat jest takie, ale dzięki temu, że teraz do niego dołączymy...
only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. No i dzięki temu, że dołączyliśmy do tego przymierza, możemy sobie kontynuować dalej ciekawe dialogi z Petrusem i możemy się nauczyć na przykład gestu. Wzrusz ramionami. Okej, udało ci się nauczyć gestu. Hurra, jakże się cieszę. W razie gdybyśmy kiedyś opuścili to przymierze, możemy sobie wejść do niego z powrotem, gadając z tym gościem, który swoją drogą ma tuszej posturę, niczym ja, niczym każdy szlachetny warmianin. Możemy sobie kupić od niego kilka przedmiotów, możemy sobie kupić od niego podstawowe cuda, które zdaje się leczenie byśmy otrzymali, gdybyśmy wybrali klasę kleryka. I dodatkowo możemy sobie kupić talizmany, które są wymagane, aby rzucać te cuda. Na razie nic z tego nie potrzebujemy. Możemy sobie za to porozmawiać z nim dalej, ponieważ gość bardzo szybko zmienił zdanie co do nas i to jest trochę podejrzane. My companions are Milady and her young knights. She is young, but burdened by an undead mission. We are her defenses to keep her from harm. An undead mission, regrettably. I cannot share that with you, but you are my pupil. Perhaps if you show your faith. Wymagane dusze 100? No nie wiem, dobra, zapłacimy, zobaczymy. Nie pamiętam tej akcji. Very well. I can surely tell you, of all people, undead clerics are given a mission to seek kindling. Kindling is the art of feeding bonfires with humanity. Through kindling, we shall one day be granted magnificent powers. Tak, to jest to, o czym wspominałem wcześniej, że ognisko można rozpalić, tak jak tutaj Petrus powiedział, kindle, co zwiększa ilość butelek Estusa, które otrzymujemy. I dzięki temu, czego poszukują ci klerycy, ich pani i w ogóle, czyli temu rite of kindling, można to ognisko rozpalać wielokrotnie, nie tylko raz. Very well. No to już cały czas mówi to samo, więc dziękujemy bardzo. Tak, tak. Pan Petrus sobie tutaj stoi, niby jest trochę smutny, że sobie tutaj stoi, niby na początku nas nie lubi, ale potem mówi, że no może jednak nas lubi i bardzo przeprasza i uczy nas cudów. I cuda są dosyć przydatne, można się nimi leczyć skutecznie, jeżeli ktoś ma problemy na początku gry, to na pewno warto się zaopatrzyć w talizman i cud leczenia, ponieważ niejednokrotnie może nam ocalić on życie. A co bardziej istotne w przypadku tej gry, nie tyle ocalić życie, co zaoszczędzić nam potrzeby wracania z powrotem w to miejsce i niepotrzebnej utraty dusz. Tutaj mamy skrzynię, która jest otwarta i nic nie ma w środku. Tutaj mamy następną dróżkę. Tutaj mamy o takie miejsce, nic ciekawego. Tam coś błyszczy, tam można pójść. Jednak w dół tej ścieżki nie będziemy schodzić jeszcze. To jest kolejna możliwość, kolejna możliwa droga, którą możemy obrać wychodząc z Firelink Shrine. Ale póki co nie będziemy tam iść, nie ma takiej potrzeby. Te przedmioty co prawda możemy pozbierać, ale z tego co wiem, nie znajdziemy wśród nich nic, co na ten moment by nam się przydało. Możemy za to pójść do góry tutaj. Ten ta wrona, kruk, czy kto to tam by nie był, to nie jest agresywna. Nie stanowi zagrożenia. W pewnym sensie jest przyjacielem naszym, ponieważ działa trochę jak nasz własny, prywatny PKS. Możemy sobie za to obiec to dookoła tutaj. Bo na samym końcu mamy kolejną duszkę. No i póki co, zdaje się, nie wiem czy pamiętam to dobrze, ale póki co z tej strony to chyba byłoby tyle. Wraz z postępem, jaki będziemy poczyniali w tej grze, będziemy odblokowywali nowe możliwości dostępu do kaplicy Firelink i dzięki temu zwiększy nam się możliwość chodzenia na skróty, że tak powiem. W tej chwili tutaj mam jakieś coś. Tutaj na przykład trochę to kiepsko widać, bo jest ciemno, ale to jest ta zepsuta winda, o której mówił nasz przyjaciel rycerz, który tam siedzi smutny i narzeka, która jest zepsuta,
a która kiedyś działała. Tutaj mamy kolejną duszkę, za którą bardzo chętnie podziękujemy. Tu mamy coś, ale do tego czegoś na razie nie możemy się dostać, ponieważ nie ma tutaj żadnych schodków, nie ma nic. Dostanie się do tego czegoś jest na ten moment chyba niemożliwe, ale możemy zeskoczyć tutaj. Generalnie skakanie w takie ciemne miejsca jest bardzo złym pomysłem, bo zazwyczaj kończy się śmiercią, gwarantowaną. No ale dajmy temu szansę, może nic złego się nie stanie. No i nie stało się nic złego. Mało tego, poza tym, że nie stało się nic złego, to odkryliśmy sekretne przejście do miejsca, w którym jest kilka skrzyń. I kilka tych skrzyń bardzo chętnie sobie spenetrujemy, ponieważ dostajemy tu kilka ciekawych rzeczy. Kość wiodąca do domu. Za chwilę do tego wrócimy. Morgenstern i talizman. Czyli talizmanu nie potrzebujemy kupować od kleryka, ponieważ tutaj leży za darmo. Pęknięta sfera czerwonego oka. Też za chwilę do tego wrócimy. To jest przedmiot, z którego nie skorzystamy, ale który jest bardzo ważny i istotny. Oraz talizman Lloyda. No dobra. Tutaj są te schody, o których mówiłem, że do nich nie pójdziemy, no ale teraz nie mamy zbyt wielkiego wyboru. Musimy tu zeskoczyć i sobie wrócić. Jak widzicie, szkieletom się to nie podoba i będą chciały nas atakować, ale my się nie damy. Uciekniemy im. Moglibyśmy podjąć z nimi walkę. To są przeciwnicy trochę bardziej silniejsi niż ci, z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory, ale myślę, że dałoby się radę jakoś im wklepać na tym momencie. Ty, słuchaj. Nie poddasz się? Może kulą ognia ci dam. A, widzisz? Jestem potężnym kulomiotem. No tak jak widzicie, dwie kule ognia, gdzie zazwyczaj pół kuli ognia wystarcza na jednego przeciwnika. Szkielet to poważny przeciwnik. Zobaczmy sobie jeszcze na szybkości to, co znaleźliśmy. Nie tutaj. Talizman Lloyda nie pozwala na odnawianie Estusem na ograniczonym obszarze. To jest przedmiot dobry do walki PvP, multiplayer, można w kogoś rzucić, wtedy on nie może się wyleczyć. Krótko. Kość wiodąca do domu. Wróć do ostatniego ogniska, przy którym udało ci się odpocząć. Tak jak jest napisane, jeżeli skorzystamy z tego przedmiotu, bez względu na to, gdzie się znajdujemy, cofnie nas do ogniska i nie stracimy przy tym żadnych dusz. Bardzo przydatna rzecz. Miedziana moneta staruszka McLoyfa. Tą monetę dostaliśmy od kleryka. Najwartościowsze monety ze świata ludzi są niewiele warte w Lordran, gdzie akceptowalną walutą są dusze. Monety noszą ci, którzy marzą o powrocie do świata zewnętrznego. Ta moneta, z tego co wiem, daje tyle, że po jej użyciu przez jakiś czas jest większa szansa na to, że znajdziemy jakieś przedmioty. To wszystko. Kula ognia jest nasza. Tutaj mamy Morgensterna, którego o dziwo możemy sobie użyć, wydaje się, ponieważ mamy akurat tyle siły. A nie, nie, dobrze, mamy, więc możemy sobie skorzystać z tego Morgensterna. Czemu nie? On jest troszkę lepszy niż nasza siekiera, więc bardzo to będzie przyjemne. Młot z pokaźnym szpikulcem, całkiem słusznie uznawany za jedną z najbardziej barbarzyńskich broni kapłańskich. Poza tym, gdzieś to tutaj było. A jest, talizman. Medium pozwalające czynić cuda z wykorzystaniem boskiej mocy, typowy talizman człowieka wierzącego. Weź go w dłoń, aby czynić cuda, przygotuj je przy ognisku. No to jest taka sama sytuacja jak z naszym płomieniem piromancji, tylko że zamiast płomienia ubieramy tutaj talizman i wtedy możemy czynić cuda. Póki co wymieniam Morgenstern zamiast topora i zakończyliśmy zwiedzanie kaplicy Firelink na ten moment. Dziękuję bardzo za uwagę, za udział w odcinku drugim i już teraz zapraszam na odcinek trzeci i do zobaczenia.